Jak to by wyglądało? Otóż chwytam sztangielki na tylnej części, powiedzmy jest przednia, środkowa i tylnia sztangielki. Łączę sztangielki przed sobą, więc lekkie jest pochylenie w przód i wykonuję unoszenie ramion w górę w pełnym zakresie ruchu, żeby łączyły się w górnej fazie. Ważny szczegół, ramiona idą w górze i teraz, za chwileczkę to zobaczycie, łączą się ramiona nie przed sobą, ale łączymy za głową. Wtedy jest jeszcze mocniejsze spięcie na ramionach. I jak już tą technikę mamy opanowaną, to wtedy dokładamy dodatkowy ciężar w formie ruchu, czyli jak to będzie wyglądało. Do pozycji poziomej wykonuję ruch, jest stop i od martwego punktu dopiero dociągam ćwiczenie na dwa.